Alfred Palla. Radość mimo trudności. Wydawnictwo Bogulandia. Rozdział 5. Jak zmienić się na lepsze? List do Filipian rozdział drugi, wiersze od 12 po 13. Czy pragniesz zobaczyć u siebie zmiany na lepsze? Od czego taka zmiana zależy? Od nas czy od Boga? Apostoł Paweł napisał, że wymaga współdziałania człowieka i Boga. Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w Was chcenie i wykonanie. Co apostoł miał na myśli, zalecając, abyśmy zadbali o swoje zbawienie? Nie mogło chodzić o pracę nad swoim zbawieniem, gdyż jest ono darem Bożym, do którego nic nie możemy dodać. Apostoł Paweł miał tu na myśli troskę o zbawienie. Ćwiczenia fizyczne rozwijają mięśnie, które już mamy. Podobnie duchowe dyscypliny, takie jak post, modlitwa, studium Słowa Bożego i usługiwanie, umacniają w nas zbawienie, które otrzymujemy w darze dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Co oznaczają słowa, że mamy zabiegać o zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem? Paweł Starsu nie straszył nas Bogiem. Gdyż wiedział, że jest on miłością, ale przestrzegał przed brakiem starania o zbawienie, gdyż to ma wieczne konsekwencje. W dziele zbawienia człowieka Bóg wykorzystuje Pismo Święte, Ducha Świętego, okoliczności. Pismo Święte. Pewien filozof zgubił się w odludnej części świata. Ucieszył go widok tubylca przy ognisku, ale zmartwił duży kocioł nad ogniem. Podszedł bliżej i spostrzegł, że tubylec czyta książkę. Stwierdził, że ten, kto czyta, nie może być kanibalem, dlatego ośmielony, podszedł się przywitać. Tubylec zaprosił go, aby usiadł przy ognisku. Widząc, że czyta Biblię, światły filozof postanowił go pouczyć. Człowieku ta wiedza na nic ci się nie przyda. Nasza cywilizacja już dawno odstawiła tę księgę do lamusa. W takim razie dobrze, że ta cywilizacja tu nie sięga, bo gdyby nie ta księga, odpowiedział Tubylec, byłby pan teraz w tym kotle. Bóg używa Biblii, aby zmieniać ludzi, a nawet całe narody. Pragniesz zmiany na lepsze. Czytaj Biblię z modlitwą. Chcesz lepszego świata dla swoich dzieci? Zachęcaj je do lektury Słowa Bożego. Pragniesz mieć przyjaciół wśród sąsiadów? Sprezentuj im książkę, którą teraz czytasz. Człowiek jest tym, czym się karmi. Czytaj dobre książki, zwłaszcza Pismo Święte, gdyż zawiera ono dobrą nowinę, która buduje wiarę i charakter człowieka. Pan Jezus powiedział: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jako student dorabiałem, sprzedając książki na ulicach Krakowa, a potem Chicago, gdzie mieszka dużo Polaków. Miałem w sprzedaży Biblię, co czasem wprowadziło do rozmów o Bogu. Nie jeden z rodaków skarżył się, że ma słabą wiarę. Ale gdy pytałem, czy regularnie czyta Pismo Święte, kręcił głową przecząco. Ludzie, którzy nie mają czasu na lekturę Biblii, mają problemy z wiarą, gdyż wiara pochodzi ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa, jak napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale dziesiątym. Biblia pomaga nam skoncentrować się na tym, co jest budujące. Dlatego, jeśli chcesz zmiany na lepsze, czytaj Słowo Boże. Bóg powiedział: Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. Księga Jozłego, rozdział pierwszy. Pismo święte buduje wiarę i charakter, ponieważ zawiera dobrą nowinę. Jeśli nie znajdziesz na nią czasu, świat zarzuci cię złą nowiną. Media lgną do złego, jak muchy do gnoju. W USA nieraz przerywają w telewizji dobry program, aby powiadomić widzów o tym, że właśnie dzieje się coś złego. Nie zaniedbuj codziennej lektury Pisma Świętego. To pomoże ci oczyścić umysł ze śmieci i trzymać się blisko Boga. Pewien młodzieniec skończył szkołę średnią z bardzo dobrymi ocenami. Starał się, bo ojciec obiecał mu używany samochód, jak to jest w USA zwyczajem, gdyż poza dużymi miastami trudno się tam obejść bez auta. Pojechali razem szukać odpowiedniego samochodu. Znaleźli taki, który przypadł im obu do gustu. Jakże wielkie było rozczarowanie młodzieńca, gdy wieczorem ojciec zamiast upragnionego czeku wręczył mu nową Biblię. Chłopak tak liczył na to auto, że rozeźlony odłożył Biblię na półkę, spakował się i odjechał bez pożegnania. Nigdy już nie zobaczył ojca, bo on zmarł niespodziewanie niedługo później. Młodzieniec przyjechał na pogrzeb, a przy okazji zabrał resztę swoich rzeczy z domu, w tym i Biblię, którą dostał od ojca. Teraz wziął ją w ręce z sentymentem i otworzył na pierwszej stronie, a wtedy coś z niej wypadło. Schylił się i podniósł czek bankowy. Data na nim zgadzała się z dniem, w którym oglądali auto, a suma pokrywała się z jego ceną. Młodzieniec utracił wiele błogosławieństw, a przede wszystkim kontakt z Ojcem, przez to, że odrzucił jego dar. Nie idź za jego przykładem: Niech Biblia nie zbiera kurzu w Twoim domu. Jezus powiedział: Błogosławiony ten, który czyta. I ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Księga Apokalipsy, rozdział pierwszy. Jeśli pragniesz wzrostu duchowego, studiuj Biblię w pokorze i z modlitwą. Modlitwa jest konieczna, ponieważ pismo święte nie jest zwykłą księgą, lecz natchnioną przez Ducha Świętego, a bez Ducha Świętego nie może być zmiany serca. Duch Święty. Ktoś zapytał mnie kiedyś: Skąd moja pewność, że Bóg istnieje i nam pomaga? A wtedy odpowiedziałem mu o chłopcu z latawcem. Trzymał na długiej lince latawiec, który unosił się tak wysoko, że nie było go widać gołym okiem. Na pytanie przechodnia: Skąd ma pewność, że latawiec wciąż jest w górze? Chłopiec odpowiedział, że co jakiś czas czuje pociągnięcie sznurka. Podobnie ma się rzecz z Duchem Świętym. Nie widzimy Go, ale możemy oglądać rezultaty Jego działania na umysł i serce ludzi w odpowiedzi na nasze modlitwy. Jezus powiedział: Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum Jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. Ewangelia Jana, rozdział trzeci. Duch Święty przekonuje o grzechu, a zarazem o sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, dzięki której jesteśmy zbawieni. Nawrócenie nie jest czymś jednorazowym, lecz procesem, który trwa każdego dnia. Słowo nawrócenie w języku greckim metanoia oznacza zmianę umysłu i serca. Do tego sprowadza się działanie Ducha Świętego, na które trzeba być otwartym. Prawo Boże jest pożyteczne, ponieważ wskazuje na to, co trzeba zmienić, ale nie może pomóc w samej zmianie. Chcenie i wykonanie sprawia Bóg przez Ducha Świętego. Sami możemy zaciskać zęby i postanawiać zmianę na lepsze. I wielu z nas tak czyni, zwykle w Sylwestra, ale grzeszna natura i złe nawyki przeszkadzają w trwałej zmianie. W tym może pomóc tylko Duch Święty. Dwukrotnie rzucałem palenie w Sylwestra, ale po dwóch tygodniach wracałem do nałogu, gdyż byłem uzależniony od nikotyny. Natomiast, gdy po swoim nawróceniu pomodliłem się w tej sprawie z pastorem Piotrem Gradzikiewiczem, prosząc Boga, aby zabrał ode mnie ten nałóg, tak się stało. Tego samego dnia rzucił ze mną palenie mój przyjaciel i współlokator Andrzej, z którym pomodliłem się tak, jak wcześniej ze mną pastor. Zniszczyliśmy zapas papierosów, który mieliśmy w akademiku. Odtąd minęło już trzydzieści lat i obaj nie sięgnęliśmy ani razu po papierosy. Taka jest różnica między rzucaniem nałogu na własną rękę, a przy pomocy ducha świętego. Ilekroć próbujemy stać się lepszymi ludźmi, bazując na własnych siłach i postanowieniach, tylekroć przypominamy łódź z włączonym autopilotem. Możemy kręcić sterem w jedną lub drugą stronę, ale dopóki autopilot jest włączony, ster po niedługim czasie wróci do swego położenia. Tak samo jest z naszymi grzesznymi skłonnościami.